Okej. Dobra, napiszcie też, czy są jakieś nowe osoby, które jeszcze nie wiedzą, o co chodzi w projekcie. Czy mamy osoby takie nowe też? O, fajnie, są osoby, są super. Dobra, no to czyli tak przedstawimy w skrócie projekt Skyway. Generalnie osobiście uważam, że nie mogliśmy się znaleźć w lepszym miejscu i czasie, jeżeli chodzi o ten projekt. Od razu powiem, że tutaj w tej chwili mamy czas do 8 marca, bo 8 marca będzie już podwyżka tutaj cen akcji. Ale to powiem jeszcze o tym za chwileczkę. Tutaj no tak dwa słowa dla osób, które, że tak powiem, no, nie wiedzą, o co chodzi, no to inwestujemy tutaj w technologię kolejki strunowej. Kupujemy po prostu akcje, które będą w przyszłości warte bardzo dużo, minimum 1 dolar, ale to jest oczywiście tylko minimum. I w tej chwili firma już podpisuje kontrakty z kolejnymi państwami, więc nabiera ten projekt naprawdę rumieńców. I tutaj chciałabym Wam powiedzieć takie właśnie nowości, czyli najlepsza wiadomość jest taka, że firma podpisała już kontrakt z Indiami i dostała zaliczkę 250 milionów dolarów, co oznacza, że no po prostu lepiej być nie mogło. W tym momencie to jest, oznacza, że po prostu w Indiach zaczyna być budowana kolejka. A oczywiście im większej ilości państw ta kolejka będzie budowana, im szybciej będą podpisywane kontrakty, to tym szybciej my dostaniemy nasz zarobek. Jakieś dokumenty na to są, że dostali. To bym musiała się tutaj do Natalii zgłosić, bo może ona by miała jakieś dokumenty. Nie wiem, czy tutaj dzisiaj jest na webinarze. Jeżeli byś potrzebował, to można by do niej tutaj napisać na Skype'a. Jeżeli potrzebujesz potwierdzenia, no i akurat ty Natalii wie, że skoro dostała taką informację od szefostwa, no to rozumiem, że tak musiało być. No załatw to jak możesz. No ty też możesz, Robert, napisać, ja też mogę napisać. Im więcej osób napisze, tym lepiej. Dobra, teraz się skupiamy tutaj na webinarze. No i kolejna sprawa jest taka, że niedługo będzie prawdopodobnie podpisany kontrakt ze Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi, co spowoduje de facto, że firma Skyway będzie samowystarczalna i będzie mogła się spokojnie rozwijać i dokończyć budowę ekotechnoparku. Dla osób, które jeszcze nie wiedzą, co to jest ekotechnopark, jest to prototyp kolejki, który jest w tej chwili budowany na Białorusi. Po co jest ten prototyp budowany? No po to, żeby pokazać tę technologię światu, tak? No bo nie wszyscy, że tak powiem, potrafią sobie to wyobrazić, jak taka kolejka będzie wyglądała, no a tam będzie można przyjechać i zobaczyć na żywo. Zresztą już teraz firma zaprasza inwestorów 1 lipca, żeby zobaczyli właśnie tą kolejkę, jak to wygląda i dlaczego warto ją mieć w swoim państwie, tak? Bo tu już mówimy o skali międzynarodowej. No oczywiście, jeśli na przykład chodzi o taką Polskę, no to wątpię, żeby Polska chciała taką kolejkę u siebie instalować, no ale za czas pokażę. No i tak naprawdę te wydarzenia wszystkie, czyli te kontrakty, które tutaj, jak sami widzimy, za chwilę są podpisywane, mogą spowodować szybkie zamknięcie sprzedaży udziałów. I ci, którzy się nie załapali, no to mogą po prostu stracić taką możliwość, tak? No nie wiadomo dokładnie oczywiście, kiedy będzie zamknięcie sprzedaży udziałów, no ale myślę, że to może być wkrótce. Jakie warunki musi firma spełnić, żeby weszła na giełdę? No ponieważ tutaj dla osób, które jeszcze dalej nie wiedzą, w którym momencie my zarabiamy pieniądze, no to tłumaczę, że w tej chwili kupujemy akcje firmy, ale jeszcze ona nie jest na giełdzie, a oczywiście spieniężyć będziemy mogli udziały wtedy, kiedy firma wejdzie na giełdę. Wtedy nasze akcje będą warte minimum 1 dolar jedna akcja, to jest oczywiście minimum. No i najwcześniej zysk z tego projektu będzie, no myślę, w 2018 roku, ale to jest najwcześniej, jeśli by firma tutaj w tym momencie weszła na giełdę, ponieważ no, musi przede wszystkim firma ukończyć ten ekotechnopark, czyli ten prototyp na Białorusi. Musi mieć jakby tutaj pełną certyfikację, czyli no wiadomo, każda technologia, która jest wprowadzona na rynek, wymaga pełnej certyfikacji, zawrzeć po prostu konkretne umowy musi.
Też tutaj osoby się właśnie dopytują, tak, jaka to będzie giełda, w jakim kraju, no nie mamy jeszcze takich szczegółów, także po prostu, no wiadomo, jakieś plotki są, przecieki, ale tutaj nie będziemy właśnie się skupiać na jakichś takich pogłoskach, tylko po prostu koncentrujmy się na faktach, na tym, co po prostu wiemy. Na przykładzie giełdy polskiej, jeżeli chodzi o takie warunki, na przykład co musi być spełnione, żeby dana firma weszła na giełdę, to musi być zapewniona kapitalizacja udziałów na odpowiednim poziomie, na przykład 15 milionów euro, a pamiętajmy, że Skyway ma już w tej chwili kapitalizację na poziomie 400 miliardów dolarów, czyli z tym tutaj nie będzie problemu. Kolejny taki warunek, żeby firma weszła na giełdę, to jest taki, że musi być odpowiednia ilość akcji w wolnym obrocie. Jednakże Skyway no, ma tak naprawdę tyle akcji, że z tym warunkiem również nie będzie problemu. Do tego konieczne jest oczywiście, żeby firma weszła na giełdę, sporządzenie odpowiednich dokumentów finansowych. Na przykład w Polsce to są takie memorandum i zatwierdza to KNF, czyli Komisja Nadzoru Finansowego. Trzeba również, jeśli chce się wejść na giełdę, przedstawić po prostu strategię rozwoju, ale w tej chwili, jeżeli się orientujecie, firma Skyway ma harmonogram prac rozpisany na 15 etapów i trzyma się tego harmonogramu krok po kroku, a nawet czasami po prostu działa szybciej niż jest to rozpisane w harmonogramie, także ze tą strategią rozwoju również to nie będzie z tym problemu. Tutaj właśnie już się Robert wcześniej dopytywał o wizytę Andrzeja w biurze Skyway, no co do tego, że Andrzej miał nam zlec z tego relacje, jak tam był w biurze firmy, no to mam nadzieję, że wkrótce mu się to uda, no ale ciągle wiadomo, teraz jest po prostu na wyjeździe i ma prowadzenie webinarów utrudnione, ale jeżeli by się pojawił taki możliwość, no to da znać. W tej chwili możemy sobie zobaczyć zdjęcia, jak odwiedzał biuro, tutaj właśnie przez Andrzeja są te zdjęcia robione, czyli widzimy, że firma to jest jak najbardziej realna i no de facto można takie biuro odwiedzić, chociaż to tam wymaga specjalnych, że tak powiem, zezwoleń. To tyle, jeśli chodzi o tą wizytę w biurze, to już najwyżej jak Andrzej będzie, to nam opowie. Tutaj wydarzenie, które jest planowane jeszcze w tym roku, 1 lipca 2017, to jest Morina Gorka, to jest właśnie miejscowość, gdzie jest budowany prototyp, to jest niedaleko Mińska. Tutaj każdy de facto, nawet ty tutaj, jeśli jesteś na webinarze, chcesz pojechać, możesz pojechać, zobaczyć tą kolejkę, już można się zapisywać, także jak najbardziej. Są po prostu otwarci, chcą pokazać swoją technologię inwestorom, tak? A tutaj kto tutaj wrzucił? Aha, tutaj fajnie, Jarek nam wrzucił takie na czacie informacje, co musi być spełnione, żeby akcje zostały dopuszczone do obrotu giełdowego. No świetnie. Bardzo się w takim razie cieszę, że mamy tutaj osoby profesjonalne, które wiedzą. Chyba, że to zostało przyklejone z internetu, ale w każdym razie świetnie. No wiadomo, że tutaj to, co wrzuciłeś, Jarek, ja tutaj tak szczegółowo tego nie omawiałam, tylko tak po prostu mniej więcej poglądowo. No wiadomo, że tutaj to, co wrzuciłeś, jest ok, w porządku. Każdy po prostu wie w tym momencie, co musi być spełnione, żeby firma wyszła na giełdę. Także bardzo się cieszę, dziękuję za pomoc. Ile to kosztuje taki wyjazd? O kurczę, teraz to mnie zaszczeliłeś tym pytaniem. Jeszcze tego, wiesz co, nie sprawdzałam, ale tutaj no jest ta stronka, za chwilę postaram się ją znaleźć. Tutaj i ci dam tego linka, tam właśnie można będzie zobaczyć. No raczej niestety jakieś koszta są, także no nie ukrywajmy, no bo to jednak jest wyjazd za granicę. Tutaj w tej chwili skupimy się na tym, na jakim etapie obecnie rozwoju jest firma. Jest na 8 etapie, ale przechodzi de facto za chwilę właśnie 8 marca ma przejść na kolejny etap, czyli no praktycznie za 2 dni. Na czym polegał ten etap? Tutaj nie chcę, że tak powiem, tych wszystkich szczegółów omawiać, bo to jest takie bardzo kwestie, to są techniczne, tak? No ale widzimy, że jakby firma nie próżnuje, po prostu w tym momencie, w etapie 8 zajmowała się tworzeniem odpowiedniej takiej dokumentacji dotyczącej tej technologii. Cały czas już tam współpracowała z klientami chętnymi na instalację tej kolejki, z dostawcami sprzętu.
I jeszcze też warto powiedzieć, że cały czas trwają prace nad jakby specyfikacją tej kolejki. Mam na myśli to, że te wagony będą no i zarówno takie pasażerskie i towarowe, więc tu trzeba sobie z tego zdać sprawę, że będą po prostu i kolejki na pasażerów i takie na towary. I tutaj kolejna sprawa, że każdy może sobie taki harmonogram zobaczyć w zakładce profile dokument. Możemy sobie zobaczyć na swoim po prostu biurze, tak? Po prostu jest tam dokładnie ten harmonogram opisany, czym się firma obecnie zajmuje, można sobie to wszystko przeglądnąć, a w tej chwili tutaj wchodzimy w etap 9, tak? A pamiętajmy, że etapów jest 15. No, czyli widać, że już jesteśmy no, praktycznie na ukończeniu. No wiadomo, że jeszcze trochę czasu to zajmie, ale już jesteśmy, że tak powiem, bliżej końca niż dalej. No i tutaj dalej będą kontynuować pracę z klientami, będą cały czas rozwijać tą technologię, będą robić tą tutaj certyfikację, tworzyć salony sprzedaży, tak, czyli to jest ważne, tworzyć technologię właśnie do przewozu pasażerów i towarów w mieście. Trzeba też powiedzieć, że szkolą już pracowników, którzy będą obsługiwać tą kolejkę, no bo oczywiście to jest kluczowe, żeby no, ta kolejka potrzebuje też jednak obsługi ludzi, tak? Czyli potrzeba to jest kapitału ludzkiego, wyszkolonych kadr i już jest to robione. I cały czas podpisują oczywiście umowy. Także no, wszystko idzie w bardzo dobrym kierunku. No i oczywiście skończenie tego prototypu, to jest najważniejsze, żeby ten prototyp był skończony, ponieważ są państwa, które nie czekały na to, aż prototyp będzie skończony i już chciały podpisywać umowy, już je podpisują, a są państwa, które chcą zobaczyć ten prototyp i muszą się przekonać, że rzeczywiście ta kolejka jest dla nich odpowiednią inwestycją. Tutaj chciałabym jeszcze powiedzieć o tym, że Skyway cieszy się już międzynarodowym uznaniem. A nie wszyscy wiedzą, że dostali już 2 granty od ONZ, że mają też międzynarodowy numer papierów wartościowych, czyli tak zwany IZIN, że akcje tej spółki również wyceniała australijska państwowa niezależna firma konsultingowa i również swoją opinię na temat tego projektu wyraziła Narodowa Agencja do Spraw Inwestycji i Prywatyzacji Republiki Białoruś. Oraz Ministerstwo Transportu Federacji Rosyjskiej uznało technologię transportu strunowego za innowacyjną, obiecującą i wydało rozporządzenie, żeby tą technologię po prostu zacząć testować, tak? Bo wiadomo, że oni nie mogą sobie tak od razu wprowadzić tej technologii. Najpierw musi być wszystko przetestowane, wszystko sprawdzone, wszystkie parametry. Dopiero potem można to wypuścić na świat. Co jeszcze? No czyli to jest to, co mówiłam. Została zatwierdzona ta technologia przez Radę Ekspertów przy Ministerstwie Transportu Federacji Rosyjskiej. Potencjał jest naprawdę na cały świat. Wiele krajów nie wie jeszcze, że potrzebuje Skywaya, ale tak naprawdę jest to 95% populacji po prostu potrzebuje tej technologii, a o tym dlaczego, to za chwilkę o tym powiemy. Chciałabym jeszcze przedstawić osobom, które nie wiedzą taką chronologię rozwoju tego projektu, bo generalnie sama technologia już jest opracowywana od 1978 roku. Natomiast fizyczne takie zbieranie kapitałów i budowa tego prototypu tej kolejki zaczęła się w roku 2015, przepraszam, na Białorusi, tak? Czyli właśnie w tej miejscowości Morina Gorka, to są takie te przedmieścia Mińska. I no to jest tam oczywiście też wszystko w porozumieniu z prezydentem, tak, bo no nie mogliby sobie tak nagle rozstawić tej kolejki, zacząć tego budować, musi być po prostu zgoda też z rządu. Następnie również w maju 2016 już to było, uruchomił się projekt również celowy w Australii, czyli budowa tam konkretnego wycinka trasy. Następnie we wrześniu 2016 roku była prezentacja technologii na targach InnoTrans 2016, czyli to są targi, międzynarodowe targi transportu w Berlinie, również miałam przyjemność w nich uczestniczyć, gdzie Skyway po prostu prezentował swoją technologię. Następnie w październiku 2016 inwestorzy zostali zaproszeni również, żeby już zobaczyć ten prototyp. Wiadomo, że jeszcze nie był skończony, ale już tam jakiś wycinek był zbudowany, więc już zostali inwestorzy zaproszeni. No i teraz mamy 2017, no to czas tutaj pokażę.
Kolejna będzie demonstracja, jak już mówiliśmy, w lipcu. I to, co wiemy, to, co mówiliśmy na początku, że już w Indiach się też Skyway buduje, a niedługo będą Emiraty Arabskie. Teraz może tutaj mogliśmy w sumie od tego zacząć, ale nie wszyscy może jeszcze sobie uświadomili, dlaczego w ogóle warto wprowadzać ten Skyway w życie, co jest w nim takiego niezwykłego. No przede wszystkim, jeżeli sobie wyobrazimy tą kolejkę, że ona będzie no kilka kilometrów tutaj, nie kilka kilometrów, tylko będzie nad powierzchnią po prostu ziemi, no to w tym momencie znikają korki, tak? Czyli tutaj jest na to, no po prostu jest to remedium, można powiedzieć, na korki. Wiadomo, że duże miasta są dzisiaj zapchane i ludzie po prostu też, co sobie najbardziej cenimy, no to jest nasz czas, tak? A jest to bardzo szybka technologia, czyli w sensie bardzo szybka jest ta kolejka, nawet do 500 km na godzinę oraz co do tego jest jeszcze bardzo tania. Jest 2-3 razy tańsze od zwykłego transportu drogowego. No to dlatego, dlaczego z niego nie skorzystać, skoro jest tańszy? Ja rozumiem, że komuś może się to wydawać dziwne, że ludzie będą takimi kolejkami w mieście na przykład jeździć, tak, że one tam będą, powiedzmy tam ileś metrów nad ziemią, ale jakby jest to całkowicie, no po prostu jest to przyszłość. No i tutaj, jeszcze tutaj wiele tutaj organizacji takich ekologicznych się ucieszy, ponieważ ten transport strunowy jest również przyjazny dla środowiska, obniża 3 do 5 razy zużycie paliwa i negatywny wpływ na środowisko w porównaniu do transportu drogowego. Dlatego widzimy, że no wszystko przemawia praktycznie za Skywayem, tylko kwestie logistyczne, techniczne, żeby to po prostu wprowadzić w życie. Również, no myślę, że może się realnie zmniejszyć ilość wypadków drogowych, jeżeli Skyway zostanie wprowadzony na szeroką skalę. Tutaj chciałam jeszcze powiedzieć, że z takich nowości to firma Skyway została zaproszona na Międzynarodowe Targi Transportu 2018, czyli również znowu będą występować na tych targach. Jeżeli ktoś nie był na ostatnich targach, które były w zeszłym roku, a byłby ciekawy, no to do Berlina w sumie nie jest aż tak daleko, można się przyjechać. I teraz chciałam jeszcze powiedzieć coś o pakietach. W tej chwili pakiety mamy, zobaczcie, w jakiej cenie. Tutaj są, no są naprawdę, to są na każdym pierwszym to są te pakiety. Mamy takie najbardziej popularne, rata 25 miesięcznie dolarów, 50 dolarów miesięcznie, 100 dolarów miesięcznie i 200 dolarów miesięcznie. I przypominam, że jak liczymy tutaj nasz zysk, na przykład mamy 22 500 udziałów, no to w przyszłości razy 1 dolar, minimalna kapitalizacja 22 500 dolarów, a w tej chwili sam zobacz, w jakiej to nabywamy cenie. Również do tych pakietów jest dołączony bonus, jeżeli na przykład opłacimy od razu dwie raty, tak, pierwszą, no dwie raty po prostu płacimy, to dostajemy bonus do tego pakietu, czyli warto się tutaj tym zainteresować, ale od razu jakby musi to być opłacone. Są również takie analogiczne pakiety w biurze, tylko one są właśnie bez garnitura, tylko są na takim niebieskim tle i one po prostu są normalnie płatne, bo przy tych pakietach, co Wam teraz pokazuję, to żeby dostać bonus, trzeba od razu na przykład zainwestować w tą podwójną ratę. Natomiast przy tamtych pakietach, tych takich na niebieskim tle, to tutaj płacimy po prostu pojedynczo raty, ale tam, żeby uzyskać bonus, to trzeba zapraszać osoby. Dlatego właśnie pokazuję te pakiety, bo wiem, że nie wszyscy lubią zapraszać, a tutaj ten bonus po prostu dostajemy tylko z tego tytułu, że opłaciliśmy tam podwójną ratę na samym początku tego pakietu. Także tak to wygląda, jeśli chodzi o pakiety. No oczywiście, jeśli ktoś nie chce jeszcze rat, to jeszcze wspomnę, że jest mnóstwo pakietów, to już naprawdę też sponsor powinien Wam pokazać. Są też pakiety jednorazowe, jeżeli ktoś się nie chce bawić w raty. No i tutaj przy tych ratach od razu taka informacja dla Was. To oczywiście nie jest tak jak w banku, że tutaj będzie do Was windykacja dzwonić, jeżeli nie będziecie opłacać tych rat w terminie, ale natomiast firma może po prostu anulować pakiet i zwrócić Wam po prostu środki na Wasz balans, jeżeli nie będą opłacone w terminie. Tylko wtedy z tych pieniędzy, które nam firma zwróci, możemy tylko, jedynie co z nimi zrobić, to możemy kupić pakiet jednorazowy. A pakiety jednorazowe, co przeliczałam, po prostu są mniej korzystne
jeśli chodzi o ilość akcji. Tak, no bo to tak, po prostu Wam tutaj mówię, jak to wygląda od kwestii już technicznych. Tutaj jeszcze, no właśnie, minimalna kwota inwestycji. Tak naprawdę najtańszy pakiet też zaczyna od $15, tylko to jest akurat pakiet jednorazowy i tam się ma 450 akcji, czyli no wiadomo, no jeśli kogoś naprawdę nie stać, to chociaż warto zainwestować w te małe pakiety, a jeśli ktoś widzi jakie możliwości ma ten projekt i widzi, że to już realnie naprawdę na szeroką skalę idzie, na cały świat, to myślę, że warto zainwestować tutaj więcej, ponieważ potencjalny zasięg to jest 50% światowego rynku usług transportowych. I tak naprawdę stajemy się współwłaścicielami technologii, której wartość tego rynku jest szacowana na $400 miliardów. Tutaj jeszcze chciałam Wam pokazać kraje, które są wstępnie zainteresowane Skywayem. Mamy tutaj Unię Europejską, no przygląda się na razie temu projektowi. Australia już jest zbudowana. Kolejka, Zjednoczone Emiraty Arabskie niedługo podpiszą prawdopodobnie kontrakt, tak? A reszta tutaj się na razie, że tak powiem, zastanawia. Jak zostać inwestorem? Zarejestruj się i otrzymaj po prostu specjalną ofertę. Wybierz pakiet akcji, który pasuje do Twojego budżetu, czyli taki, który będziesz wiedział, że jesteś w stanie opłacać. Do tego, jeżeli na przykład nie jesteś w stanie w jakimś miesiącu opłacić raty, a nie chcesz stracić tej ilości akcji, możesz zrobić coś takiego, że pomiń płatność raty w danym miesiącu, a opłać dwie raty w kolejnym, tak? Czyli to jest takie pominięcie, na przykład, nie wiem, w lipcu, no nie wiem, jakoś tam po prostu wyjechałam na wakacje, nie mam pieniędzy na tą ratę, to mogę sobie w sierpniu zapłacić za sierpień i za lipiec, ale to muszę wcześniej tam kliknąć odpowiednią opcję w panelu, tak? Czyli tutaj też firma idzie nam na rękę, bo nigdzie indziej wcześniej takiego czegoś nie widziałam. I tutaj oczywiście, jak tylko kupimy ten pakiet, to dostajemy również certyfikat potwierdzający wpisanie nas do rejestru akcjonariuszy. Mamy certyfikaty internetowe i papierowe. Papierowe możemy zamówić do domu, jeżeli ktoś chce, tylko to już jest koszt $10, ale można oczywiście, tak? Ale nie trzeba tego robić, ponieważ certyfikat internetowy jest tak samo ważny jak certyfikat papierowy. I teraz, no tak na zakończenie, jeszcze odpowiem oczywiście tutaj na Wasze pytania. Po link do rejestracji zgłoś się do osoby, która zaprosiła Cię na ten webinar. Jeżeli masz pytania, zadaj je teraz. Przypominam, że w tej chwili mamy już bardzo mało czasu, bo 8 marca jest zmiana dyskonta. Czyli co to oznacza? Że za tą samą cenę będzie można po prostu kupić mniej akcji. Dlatego tak naprawdę to jest ostatni dzwonek, jeżeli ktoś tutaj jeszcze nie zainwestował, tak? Tutaj pytanie Roberta było, ile kosztuje taki wyjazd? Czy nie wiem, czy dam radę teraz na to odpowiedzieć. Ewentualnie możesz mi podać swojego Skype'a albo do mnie napisać, to postaram się Tobie odpowiedzieć. Tutaj jest mi Skype. Te certyfikaty internetowe, to na których jest napisane cancelet. Tak, już mówię Ci, o co chodzi, Robercie. Jeżeli jest cancelet napisane, to dobrze, ponieważ to znaczy, że Twoje udziały przeszły do głównego rejestru, czyli poszły tam do głównej siedziby firmy, do Junickiego, do właściciela i po prostu oni już je zaksięgowali. Może to niefortunnie, że tak napisali to cancelet, bo dużo osób właśnie o to pyta, ale to zostało sprawdzone. To wszystko po prostu o to chodzi, że oni sobie takim napisem zaznaczają, że te udziały poszły już do głównego rejestru, tak? Bo co z tego, że masz je na swoim koncie w panelu, to musi być wszystko fizycznie przez nich zaksięgowane. Każdy najniższy udział jest księgowany. A na jednym mam napisane, a na drugim nie. No to znaczy, że na tym drugim też niedługo to będzie napisane. Jeszcze to nie poszło do rejestru. A był wcześniej ten napis cancelet? Wiesz, no może oni sobie... Aha, no to nie rozumiem, o co chodzi. To mi napisz. Dobra, czekam. Okej, nie ma problemu. Jeśli jeszcze ktoś ma jakieś pytania, no to proszę pisać. I zapraszam oczywiście osoby, które jeszcze nie mają tutaj konta, żeby skontaktowały się z osobą, która ich zaprosiła na webinar. Też również przy okazji, jeżeli są osoby, które chciałyby dostać system polecający po polsku i po angielsku do polecania Skyway, chociaż to oczywiście nie jest obowiązkowe, to można do mnie napisać na mój adres e-mail, który podaję.
Chodzi o to, że na wcześniejszym certyfikacie nie mam kancelek, tylko na późniejszym. No może też to tak jest, ale myślę, że mi się wydaje, że oni sobie to tak po prostu zaznaczają, żeby oni to wiedzieli. Może tam już było to kancelet, a ty tego nie przyuważyłeś i teraz znowu zrobili bez tego napisu, tak? Nie wiem, czy rozumiesz, co mam na myśli, ale to według mnie, jeżeli wcześniejszy certyfikat nie ma, no to według mnie musiał mieć. Nie wiem, co tam przy nim dokładnie pisze, bo tam przy certyfikatach też jest zawsze informacja, co się akurat aktualnie dzieje, więc jakby to byś musiał sprawdzić, jaka informacja pisze przy tym certyfikacie, tak? Dobra, czy jeszcze mamy jakieś pytania, to czekam. A co to jest ten akt Deliveret? Deliveret, no to znaczy, że no, że już ten certyfikat poszedł do Ciebie, tak? Teraz nie wiem, czy zauważyliście, ale ogólnie też stronka została przetłumaczona na język polski. Więc to jest fajne rzeczywiście tutaj. Trochę na to czekaliśmy, no ale się udało. Najlepiej, wiesz co, Robert, jak chcesz, to mi możesz dać screena. To ja Ci powiem dokładnie, co to oznacza. Ja na żadnym nie mam, ale obok jest, że zatwierdzone. No to dobrze, to bardzo dobrze, bo też zatwierdzone, bo przy każdym tym certyfikacie trzeba zaznaczać tam taką zgodę, nie? To pewnie zauważyliście. Czyli pewnie zatwierdziłaś to, tak, KW, czy zatwierdziłeś, bo nie wiem, jaka to jest płeć. I to znaczy, że jest OK. Kancelet. A ja myślę, że jest to pewnego rodzaju zabezpieczenie przed nieautoryzowaną sprzedażą akcji pozarynkową. No nie wiem, no wiesz co, ja taką uzyskałam informację od Natalii, która jest w bliskim kontakcie z szefostwem, że to oznacza, że to idzie do głównego rejestru. No mogę, że masz jakąś inną teorię. No to może też tak być. Został przekazany, no to mi się wydaje, że to po prostu poszło właśnie do Junickiego. Też to może oznaczać, to deliveret, tak? Coś pytałeś. Dobra, czy mamy jeszcze jakieś pytania? Tam są naprawdę w tych certyfikatach bardzo fajne też dokumenty. Jest akt przekazu rejestru certyfikatów. Wy sobie możecie zobaczyć. Czyli wszystko jest naprawdę czarno na białym. No może czasami tak nieczytelnie trochę. Kiedy będzie ta giełda wewnętrzna, co można sprzedać po 1 dolar, bo ten 15 etap jest do końca 2017 roku. Znaczy generalnie ta giełda wewnętrzna, no to ja nie wiem, czy ta giełda wewnętrzna będzie uruchomiona. Giełda taka normalna ma być uruchomiona, tak? Najwcześniej 2018 rok. Czy szansa jest, że coś nie wyjdzie i zostaniemy na lodzie? Generalnie tak, no to jest biznes realny, to nie jest biznes wydmuszka. Ja tutaj nie krytykuję żadnych biznesów, bo jakby każdy zarabia tam, gdzie lubi. Więc tutaj można rzeczywiście zarabiać dzisiaj w internecie naprawdę wszędzie, ale zauważcie, że tutaj jest realny produkt przede wszystkim i realny projekt, gdzie po prostu no to się fizycznie dzieje, tak? Więc tutaj inwestujemy w coś naprawdę dużego. No i każdy biznes to jest oczywiście ryzyko. Jakie tutaj może być ryzyko? No ryzyko jest tak naprawdę wszędzie, tak? Jeśli na przykład załóżmy, że spadłby, nie wiem, meteoryt na budowę tej kolejki, tak? Na przykład, no to może powiedzmy sprawić, że firma będzie miała problemy przez jakiś czas, tak? O to Ci chodzi, czy właściciele są po prostu uczciwi i czy doprowadzą ten projekt do końca. No to z mojej oceny prywatnej wynika, że tak, ponieważ jest to projekt już realizowany od 40 lat i myślę, że po prostu
będzie to dokończone, bo jeżeli ja bym robiła przez 40 lat całymi swoimi siłami, całym swoim zaangażowaniem, na pewno chciałabym to dokończyć, a to w tej chwili już się tak rozpędziło, że tego nie da rady zatrzymać. No po prostu są podpisywane kontrakty i jest już ta kolejka budowana, tak? No i oczywiście ryzyko jest jakieś tam zawsze, no ale mi się wydaje, że to jest zminimalizowane. Aby nie handlować certyfikatami, pisz jeszcze Dariusz, bo można by wydrukować nieograniczoną ilość takich certyfikatów i sprzedać na umowę cywilnoprawną. No to też jest, Dariusz, trafna uwaga, ponieważ była nawet jedna firma, która się już swojego czasu podszywała pod Skyway. Także ja się nie dziwię, że tutaj są jakieś zabezpieczenia takie wprowadzone, także no może Dariusz tutaj masz rację. Także tak to wygląda. Dobra, czy jeszcze mam jakieś pytania? Proszę, piszcie. No jak nie, no to kontaktujcie się tutaj w razie pytań ze swoimi ewentualnymi sponsorami. I co do środy, to nie wiem, czy będzie webinar, bo często jest tak, że Andrzej prowadzi w środę webinar, ale nie wiem, czy teraz to po prostu wyjdzie, tak? Bo wiem, że po prostu jest na wyjeździe. Dobra, czekam jeszcze chwilkę, jak nie to kończymy. Daj głos kanarkom. No tutaj cały czas, że tak powiem, wydzierają. Pewnie też to słychać, bo jeszcze mi się akurat urodziły pisklęta, także niestety tutaj mam bardzo głośno. Kiedy Andrzej wraca? Andrzej jest teraz na wyjeździe, no ciężko mi stwierdzić. On wyjechał, no... Jeszcze myślę, że może tak miesiąc posiedzieć na wyjeździe. No ale z drugiej strony, jeżeli będzie tam internet działał, no to myślę, że będzie w stanie prowadzić webinary. Do Japonii mieli lecieć. No właśnie. No czyli pewnie to się może przedłużyć, tak? Ten wyjazd. Jeszcze daleko. W jakiej zakładce szukać kancelet? O, fajne pytanie, te konkretne. Już mówię. Logujemy się na swoje konto i wchodzimy tutaj w zakładkę moje certyfikaty, tak? Nie wiem, czy widzisz taką zakładkę. Tam to będzie bodajże jest inwestycje i moje certyfikaty i niech każdy sobie sprawdzi, jakie ma tutaj, że tak powiem, informacje odnośnie tego, tych pakietów, swoich zakupionych pakietów i certyfikatów. Oczywiście certyfikaty pojawiają się wtedy, kiedy pakiet już jest spłacony. I możesz sobie na przykład tutaj, Janie, zobaczyć się na zakładkę podgląd i w tym momencie widzisz swój certyfikat, tak? Bo tam masz de facto, będziesz mieć dwa dokumenty. Jeden będziesz mieć dokument właśnie to, co pytał Robert, czyli akt przekazu rejestru certyfikatów. To jest to, co pytał Robert Deliveret, czyli że zostało po prostu zostały te przekazane te udziały. A drugi będziesz mieć po prostu już fizycznie ten certyfikat, tak? Także tak to wygląda. Czy coś wiadomo o wyjeździe 1 lipca do Eko Technopark? Tak, to dobrze, że przypominasz. Tutaj Wam dam właśnie jeszcze stronkę. Tutaj można się już właśnie zapisywać. Ja jeszcze niestety tutaj, że tak powiem, no zaraz nie sprawdzałam jeszcze tych kosztów. Dokładnie. Więc nie wiem, czy już po prostu są dokładnie nawet określone te koszty. Na razie jest takie wstępne, taki zapis, no. Także o tym jeszcze na pewno będziemy informować, jak będzie po prostu bliżej terminu. U mnie jest przy każdym po polsku, że został zarejestrowany. Aha, no to chyba dobrze mi się wydaje w takim razie. Dobra, to czy jeszcze mamy jakieś pytania? Został zarejestrowany, wiesz co tu jak napisałaś, KW, tak czy napisałeś, to w tym momencie to znaczy, że jeszcze nie został przetworzony. Został zarejestrowany, ale jeszcze nie jest przetworzony, jeszcze nie został przekazany dalej, czyli jeszcze nie został przekazany do głównego rejestru. Czyli tak, to dobrze, ale jeszcze tam się będzie coś działo, ponieważ oni jeszcze muszą go przekazać do głównego rejestru, bo też sobie właśnie patrzę na swoje i mam część certyfikatów, że już poszły do tego głównego rejestru, czyli już zaksięgowali te moje udziały tam w tym siedzibie firmy, a część jest zarejestrowany, no to jeszcze nie zdążyli ich
ich, że tak powiem, tam przetworzyć. No po prostu mają bardzo dużo tych zgłoszeń. Ale jeśli można już go pobrać, tak, można go pobrać, nawet jeżeli nie przeszedł jeszcze do tego głównego rejestru. To po prostu wymaga u nich tam czasu, no bo, że tak powiem, to po prostu jest sporo pracy, nie? A mają bardzo dużo akcjonariuszy. Jak już możesz pobrać, no to już rewelacja. Dobra, czy jeszcze mam jakieś pytania? Czekam. Każdy niech sobie po prostu posprawdza. Oczywiście tylko te osoby, które już mają pospłacane te udziały, bo, no bo jak jeszcze nie mamy, no to nie możemy tego sprawdzić, tak? Tutaj daję Wam linka. I też mówię, fajnie się też powoli już przyzwyczajasz do tej nowej strony. Nie wiem, czy tam działacie w tej chwili na nowej stronie, czy na starej, ale naprawdę jest po polsku i to mnie w końcu cieszy, że udało nam się ich namówić, żeby w końcu było po polsku. Dobra, no jak nie mamy pytań, to kończymy. Jeśli ktoś jeszcze nie ma konta, zapraszam, żeby się oczywiście skontaktował z osobą, która Was tutaj zaprosiła. A nowa kiedy będzie obowiązywała dla wszystkich? Generalnie nowa już cały czas obowiązuje, ale jeszcze stara strona działa. No i nie wiem, czy będzie taka kiedyś sytuacja, że na przykład ta stara strona zostanie wyłączona, a już będzie tylko na nowej, będziemy tylko na nowej, bo przecież to są tak samo, te panele są w sumie bardzo podobne, tak? Więc jakby nie zdziwię się, jak będą chcieli w którymś momencie przejść na nową wersję strony. Ale też, no wiadomo, że są osoby, które się przyzwyczaiły do starej wersji, no i jeszcze tą po prostu starą wersję trzymają, ale ja też na początku nie chciałam się przyzwyczaić do nowej, ale już teraz stwierdziłam, że czemu nie, skoro jest fajnie, rzeczywiście jest przejrzysta. Dobra, to czekamy, to w takim razie kończymy i zapraszam na oczywiście na kolejne webinary. No i przypominam, do 8 mamy czas. Nawet jeżeli opłacimy tylko jedną ratę, to już mamy rezerwację udziału w starej cenie, to jest najważniejsze. Czyli nie musimy opłacać całego pakietu. Tak? Jak ktoś nie ma $250 na zbyciu na te pakiety, no to nie musi. No wystarczy, że $25 jedno opłaci, na przykład już ma pakiet zarezerwowany w takiej ilości, jaka jeszcze teraz jest. To dzięki bardzo wszystkim i dobranoc i do następnego.